Grzegorzu, jesteśmy w butiku marki Kelly Courant w Warszawie przy ulicy Sienej 89. Powiedz, czyż miałeś okazję zapoznać się z ofertą perfum męskich i damskich? Oczywiście, że miałem. No ja akurat sobie teraz w ręku trzymam dwa rodzaje męskich perfum. Jedne z nich naprawdę są ciekawe, takie, no, wyczuwam nutę kwiatu w nich. Drugie trochę mniej mi pasują, no, ale to, każdy z nas jest inny i każdy z nas inaczej reaguje na pewne bodźce zewnętrzne, tutaj akurat zapachy. Te bym sobie kupił, chociaż nie wiem ile kosztują, a te może niekoniecznie. A powiedz, czym twoim zdaniem wyróżnia się marka Kelly Courant na polskim rynku, mając na uwadze, jeszcze to marka, która od roku czasu dopiero istnieje w Polsce? Właśnie, bardzo młoda marka, myślę, że ma przyszłość, ponieważ jest wszystkie produkty, które się tutaj znajdują w budynku, są dobrze zrobione, naprawdę poprawnie. Mają jakość i myślę, że to jest coś nowego, a ostatnio widzę tendencję, że wszyscy zwracają uwagę na nowe rzeczy, chcą spróbować, chcą zobaczyć coś nowego i myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu. Czy w danym butiku mężczyzna dla siebie również coś znajdzie lub ewentualnie dla kogoś na prezent, na przykład dla kobiety? No dla kobiety przede wszystkim, bo marka Kelly Courant jest skierowana głównie do kobiet. Mamy tutaj od sukienek po bluzeczki jakieś, po spodnie czy koszulę. Dla facetów no niestety jest trochę bardziej ograniczona ta kolekcja. Natomiast właśnie, jeszcze torebki mają piękne tutaj kobiece. Natomiast dla facetów ja na razie znalazłem sobie jedną rzecz, bardzo mi się podoba i tą rzecz będę oczywiście polecał. Moim zdaniem to chyba ta marka została skierowana właśnie do kobiet z klasą, dla kobiet ekskluzywnych, które między innymi nie tylko mogą same się ubrać, a na przykład dla swojego mężczyzny, na przykład zakupić te perfumy. Co ty sądzisz o tym? No jest to dobry pomysł na prezent, tak? Jak zawsze kosmetyki, ale myślę, że można też spróbować jako prezent, tak? Można spróbować z torebką czy z sukienką, bo one są naprawdę dobrze zrobione i myślę, że każda kobieta byłaby bardzo zadowolona z takiego prezentu. Grzegorzu, nie wiem, czy zauważyłeś, również na dolnym poziomie, na parterze są w sprzedaży szminki, czyli kosmetyki. Czy ty osobiście wolisz, kiedy kobieta jest umalowana szminką, czy nie? Wszystko zależy od okazji. Jeżeli jest naprawdę impreza, która wymaga takiego poważnego dress code'u, no to szminka jest oczywiście dodatkiem, który jak najbardziej pasuje w takiej sytuacji. A jeżeli chodzi o suknie wieczorowe, które mieliśmy okazję przed chwilą podziwiać, do jakiej grupy docelowej te suknie są dla kobiet skierowane? Myślę, że do każdej grupy, dlatego że mamy od bardzo prostych sukienek, które śmiało dziewczyny mogą wykorzystać teraz na studniówce na przykład, po takie bardziej, no powiem, designerskie, które mogą starsze kobiety jak najbardziej założyć i będą się w tym bardzo dobrze czuły. Czy miałeś już okazję poznać właścicielkę oraz założycielkę tejże marki Kelly Courant? Miałem, miła bardzo pani, która przyjechała tutaj z Azji, jest już kilka lat w Polsce, świetnie się porusza po Polsce i bardzo dobrze mówi, przede wszystkim po polsku. Jeżeli chodzi o twoje plany zawodowe na najbliższy okres, jakie to są? No mam kilka projektów blogowych, które są w trakcie teraz dopinania. Myślę, że wystartuję z nimi w marcu mniej więcej. No i oczywiście będę na swoich mediach społecznościowych informował o tym, że już coś nowego się pojawiło.